Powiedział pan premier Piotr Gliński i pan poseł Kazimierz Smoliński. Drodzy Państwo, dzisiejsza konferencja jest konferencją zespołu parlamentarnego do spraw dochodzenia przez Polskę reparacji wojennych, odszkodowań i zadośćuczynienia za skutki II wojny światowej od Niemiec. Otóż na posiedzeniu zespołu parlamentarnego została przygotowana uchwała Sejmu, którą w dniu dzisiejszym składamy do Laski Marszałkowskiej. Ta uchwała Sejmu jest kontynuacją działań Sejmów poprzednich kadencji. Przypomnę, że w 2004 roku, 2022 roku zostały podjęte uchwały Sejmu, w których Sejm zobowiązywał rząd, Radę Ministrów do podejmowania działań na forum międzynarodowym i w relacjach bilateralnych wobec Niemiec celem dochodzenia reparacji wojennych, odszkodowań i zadośćuczynienia za skutki wojenne, skutki i straty zadane przez Niemcy podczas II wojny światowej. Chcę podkreślić również, że w ubiegłej kadencji Sejmu Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której stwierdziła jednoznacznie, że kwestia II wojny światowej nie została nigdy uregulowana w relacjach polsko-niemieckich, nie ma żadnej umowy bilateralnej, a tym samym sprawa jest otwarta i wymaga uregulowania. Nasze działania, drodzy Państwo, są wynikiem konieczności również prowadzenia tych działań w tej kadencji Sejmu z uwagi na fakt, że wysłana nota dyplomatyczna przez nasz rząd, przypomnę 3 października ubiegłego roku rząd polski domagał się od Niemiec wypłaty 6 bilionów 220 miliardów złotych tytułem reparacji wojennych. Rząd Niemiec po 3 miesiącach powiedział, że sprawa jest zamknięta i nie będzie kontynuowana w relacjach polsko-niemieckich. Tym samym uważamy, że również w tej kadencji Sejmu, na barkach Sejmu, ale też na barkach rządu spoczywa obowiązek kontynuowania tych działań i podnoszenia tych działań w relacjach polsko-niemieckich. Trzeba pamiętać, że ta sprawa ma charakter absolutnej racji stanu, polskiej racji stanu. Ona była podnoszona przez wiele kadencji parlamentów, przez kolejne sejmy, również kolejne rządy. Istotne jest, żeby również w tej kadencji Sejmu sprawa była realizowana. Stąd też nasz projekt uchwały zakłada apel do prezesa Rady Ministrów, do Rady Ministrów, ale również zobowiązanie premiera do tego, żeby raportował, przedkładał sprawozdanie Sejmowi każdego 1 września o tym, co udało się w tej sprawie zrobić, na jakim etapie sprawy są prowadzone. Chcę przypomnieć, że w biegu kadencji Sejmu miałem zaszczyt być pełnomocnikiem rządu do spraw odszkodowań wojennych, również w randze wiceministra spraw zagranicznych i ten czas był wykorzystany na dochodzenie, ale też umiędzynarodowienie problematyki odszkodowań wojennych. Sprawa została przedstawiona na łamach czy w wielu instytucjach międzynarodowych, w ONZ-cie, w Radzie Europy, w UNESCO, również w Parlamencie Europejskim czy w Bundestagu, w Bundesracie. Także sprawa polskich strat wojennych i tego, że sprawa nie została nigdy uregulowana, jest bardzo dobrze nagłośniona na świecie i musi być w związku z powyższym kontynuowana. Stąd nasza uchwała i głęboko liczymy, że ten rząd, nowy rząd, który jak twierdzi sam, będzie sprawczy w Unii Europejskiej, będzie sprawczy w relacjach z Niemcami, również ten temat będzie skutecznie podnosił. Bardzo proszę, panie premierze. Szanowni Państwo, domaganie się odszkodowań od Niemców za straty przeniesione w czasie II wojny światowej to jest polska racja stanu. Nasze argumenty są bardzo mocne, one są oparte o wieloletnie analizy i badania, bo raport, który powstał i był prezentowany 1 września 2022 roku właśnie jest efektem wielu lat przygotowań i takiej merytorycznej pracy. Argumenty są po naszej stronie, po stronie niemieckiej jest aroganckie odrzucenie wszelkich rozmów. Tak być w Europie nie może. I także dlatego, że większość polskiego społeczeństwa opowiada się za tym, żeby uzyskać te odszkodowania, polski rząd powinien intensywnie pracować w tym samym kierunku, w jakim pracowały nasze rządy odnośnie tej problematyki. Ja dodam także, że w prawie niemieckim obowiązuje na przykład wciąż ustawa dotycząca przedawnienia kradzieży i strat wojennych. Na przykład dzieła sztuki, które zostały ukradzione w II wojnie światowej, mogą być w posiadaniu niemieckich, według prawa niemieckiego już nie posiadaczy, a właścicieli po 30 latach, jeżeli oni uzyskają je w dobrej wierze tak zwanej, czyli zadeklarują, że nie wiedzieli biedacy, że to jest ukradzione w czasie II wojny światowej. No, tego rodzaju absurdy sprzeczne z europejskimi wartościami funkcjonują dalej w Niemczech i polski rząd, ten rząd obecny Donalda Tuska, ma obowiązek występowania w interesie polskiego społeczeństwa w kwestii odszkodowań i także w kwestii zmiany tej legislacji, która uniemożliwia odzyskiwanie na przykład dzieł sztuki. To są dwie troszeczkę odrębne sprawy, kwestia odszkodowań i kwestia strat wojennych w obszarze kultury, ale ona łączy, jedno i drugie łączy to nielegalne, bestialskie działanie państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej. Dziękuję. Panie pośle, bardzo proszę. Jako mieszkaniec Pomorza, Kociewia, Tczewa, gdzie spadły pierwsze bomby II wojny światowej jeszcze przed Westerplatte i Wieluniem, jestem zobowiązany przypominać o tym, że Niemcy w pierwszych miesiącach II wojny światowej, właściwie w pierwszych 4 miesiącach na Pomorzu dokonali zbrodni, którą nazywamy w tej chwili zbrodnią pomorską, niemiecką zbrodnią pomorską. Nawet ustanowił Sejm Dzień Pamięci Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku, gdzie w ciągu kilku pierwszych miesięcy wojny wymordowano od 20 do 40. Dokładnych danych nie ma, ponieważ Niemcy zacierali ślady. Jesteśmy zobowiązani wobec naszych przodków do dochodzenia prawdy i dochodzenia też odszkodowań, reparacji. Zachęcamy samorządy, na terenie których, a właściwie w każdej gminie, mieście w Polsce takie zbrodnie miały miejsce, żeby występowały z apelami, żeby określały też straty, które zostały poniesione w czasie II wojny światowej. Przypomnę, że na Pomorzu to ponad 400 miejsc kaźni. To nie tylko Piaśnica, Las Szpęgawski, Mniszek czy Las Zajączek koło Skarszew, ale mówię od Torunia do Pucka ponad 400 miejsc kaźni. Nikt praktycznie nie poniósł poza jedną czy dwiema osobami kary za tą zbrodnię. To też jest odrębna sprawa, ale żadnych odszkodowań mieszkańcy, samorządy, państwo polskie nie dostało, dlatego mamy obowiązek domagać się tego od państwa polskiego, żeby państwo polskie stało na straży interesu polskiego. I tak jak tutaj pan minister powiedział, skoro rząd mówi, że ma takie sprawstwo w Europie, to niech kontynuuje to pracę, które rozpoczęliśmy w poprzednim rządzie o to, żeby dochodzić należnego Polsce odszkodowania, reparacji, zadośćuczynienia, którego nie dostaliśmy, nie ulega żadnej wątpliwości. Ze sprawnego punktu widzenia to nam się należy. Bardzo dziękuję. Także drodzy państwo, nasz rząd, poprzedni rząd wykonał wielką pracę w tym zakresie. Został przygotowany raport o stratach wojennych, dzieło historyczne, które opisuje straty materialne, straty ludzkie, demograficzne. Został wystawiony rachunek w tej sprawie, została wysłana nota dyplomatyczna, podjęto uchwałę Sejmu, uchwałę Rady Ministrów, więc ta praca została wykonana. Społeczeństwo polskie popiera nasze roszczenia. Grubo ponad 60% Polaków uważa, że należy działać w tym kierunku. Również opinia międzynarodowa została poinformowana o sprawie, dlatego ta sprawa musi być kontynuowana, stąd projekt uchwały, stąd nasz apel. Głęboko liczymy, że absolutnie musimy kontynuować w tej kadencji Sejmu działania. Chcę podkreślić, że jest to jeden z elementów. Również prowadzimy pracę w Radzie Europy, gdzie jest przygotowana rezolucja Rady Europy, której celem jest stworzenie mechanizmu obligatoryjnego dla rozwiązywania tego typu sporów. Także będziemy, drodzy państwo, używać tu różnych instrumentów krajowych i międzynarodowych, żeby temat nadal mógł być kontynuowany. Ja jeszcze może dodam, że są także bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o poziom świadomości społecznej w Niemczech i w Polsce. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale w Niemczech mniej więcej taka sama część społeczeństwa niemieckiego uważa, że Niemcy byli ofiarami wojny, jak ta, która uważa, że byli sprawcami wojny. Więc takie absurdy funkcjonują współcześnie w państwie niemieckim. A odnośnie zbrodni piaśnickiej chociażby, chcę przypomnieć, że nasz rząd wykonywał swoje obowiązki wobec straży instytucjonalizacji pamięci. Myśmy zrealizowali ponad 300 inwestycji muzealnych różnego typu. Między innymi zbudowaliśmy Muzeum Piaśnickie, gdzie ta zbrodnia na Kaszubach jest upamiętniana w sposób cywilizowany, zinstytucjonalizowany, bardzo z punktu widzenia edukacyjnego cenne muzeum. Takich placówek przez 8 lat budowaliśmy bardzo wiele. Oczekujemy kontynuacji tej polityki od obecnego rządu. Bardzo dziękuję Państwu. Jak oceniacie panowie uczestnictwo w sprawie KRS, w jakim sensie trzeba powiedzieć jasno, że jakiekolwiek zmiany w ustroju KRS-u mogą być wykonywane tylko na podstawie prawa i w granicach prawa. Tym prawem jest zmiana ustawy. Nie można w żaden sposób dokonywać jakichkolwiek zmian w składzie osobowym KRS-u, w ustroju KRS-u, w jego działalności na podstawie uchwał. Tak więc odbieramy te propozycje, które zostały w wczorajszym złożone, jako pewną formę pewnej presji politycznej, pewnego przymusu politycznego na obecnych sędziów w KRS-ie, tworzenie takiej atmosfery nagonki, presji politycznej na obecny skład KRS-u po to, żeby dokonać jego wymiany. Trzeba powiedzieć absolutnie w sposób jednoznaczny, nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w ustroju, w systemie KRS-u bez zmiany ustawy. Chciałbym jeszcze pana ministra, że można zapytać o sprawę telewizji publicznej, tego protestu, który jest na tym. Jak to ma wyglądać dalej? Czy jaka będzie kontynuacja? Czy to będzie kontynuacja rotacyjny protest do kiedy? Panie redaktorze, mamy do czynienia z próbą bezprawnego zamachu na media publiczne. Nie można zmienić, też użyję tego określenia generalnego, ustroju mediów publicznych w Polsce poza zmianą ustawy. Jeżeli obecny rząd, obecna większość parlamentarna chce zmienić sytuację w mediach publicznych, ma jedną drogę, drogę ustawową. To jest droga zgodna z prawem, zgodna z polską konstytucją. Wszelkie inne działania są nielegalne. Wczorajsza uchwała zawierała wprost kłamliwe stwierdzenia, nieprawdziwe. Nie wiem, intencjonalnie przecież, jeżeli to pisali prawnicy, wpisane między innymi w punkcie drugim, mowa była o jakimś wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym Rady Mediów Narodowych. Takiego wyroku nie było nigdy. Mało tego, wyroku, na który się powołują, który dotyczył zupełnie innej ustawy, wtedy już nie obowiązującej zresztą, jest napisane expressis verbis, że to postanowienie, ten wyrok nie dotyczy, postanowienie w ogóle nie obejmowało tej kwestii, natomiast uzasadnienie tak nie dotyczy Rady Mediów Narodowych. Więc to są działania bezprawne, nieprawne i w związku z tym nie ma naszej zgody na to, żeby przejmować w sposób pozaprawny, a więc domyślę być może także siłowy mediów narodowych i stąd nasza obecność także na terenie tych mediów. My jesteśmy parlamentarzystami, reprezentujemy polski naród, olbrzymia część tego narodu nie godzi się na zmiany w tym obszarze. Przypominam badania opinii publicznej sprzed chyba kilku tygodni, a więc bieżące, mówią o tym, że 56% Polaków nie życzy sobie zmian w mediach publicznych. A ta grupa, która preferuje te zmiany, to jest około 30%. Więc nawet i takie argumenty mówią jasno, że wprowadzanie w Polsce w tej chwili anarchii i atak na media, które są podstawą funkcjonowania demokracji, jest rzeczą absolutnie oburzającą, skandaliczną i dlatego wymaga także ekstraordynaryjnych działań wszystkich obywateli, a parlamentarzyści są obywatelami do tego szczególnie i upoważnionymi i zobowiązanymi, żeby bronić polskich mediów publicznych. Sprzeciwiamy się łamaniu prawa, sprzeciwiamy się siłowemu ingerowaniu w telewizję publiczną. Jest ścieżka legislacyjna, proszę przygotować ustawę, niech ona przejdzie proces legislacyjny, trafi na biurko prezydenta, niech prezydent złoży pod nią podpis i wówczas obecny rząd może telewizję przejmować. Natomiast nie może tego zrobić na podstawie uchwały Sejmu. Uchwała Sejmu jest aktem, który wiąże tylko i wyłącznie Sejm. Nie ma skutków zewnętrznych. Więc proszę pamiętać, że to, co dzisiaj robi rządząca większość, jest drogą na skróty. Jest no, po prostu łamaniem, bezprawną drogą, której celem po prostu jest przejęcie w sposób bezprawny mediów publicznych. Więc my protestujemy przeciwko temu. Nie pozwolimy na to. Będziemy w telewizji publicznej dyżurować i na Woronicza, i na Placu Powstańców. Nie pozwolimy na wejście żadnego likwidatora, którego wyznaczy pan Sienkiewicz po to, żeby przejął telewizję publiczną. To jest dobro wszystkich Polaków, to jest dobro narodowe. Będziemy go bronić. Większość nie można zlikwidować spółki, które realizują misję publiczną, bo ustawa jasno mówi, jak ta spółka ma się nazywać, jak ma wyglądać, jak ma funkcjonować. Więc nie ma celu ewentualnego wprowadzenia w stan likwidacji tej spółki. Tutaj kodeks o spółkach handlowych nie działa, bo jest lex specialis, ale nie ma także przesłanek, ponieważ one są kwestią opinii. No, ja mam olbrzymie zastrzeżenia do bardzo wielu mediów, które w Polsce działają, ale w demokratycznym, pluralistycznym ładzie czy społeczeństwie tak to bywa. Od 20 lat jest stacja prywatna, która bardzo agresywnie funkcjonuje w życiu publicznym i opowiada się po jednej stronie sporu politycznego i ona funkcjonuje, bo taki jest ład demokratyczny. I tak samo można w różnych innych miejscach realizować, znaczy prezentować swoje poglądy, które się mogą komuś nie podobać. Ale to nie jest przesłanka do likwidacji mediów wolnych społeczeństw. W sposób bezprawny. Większość parlamentarna lubi powoływać się na wolę narodu, że naród tak chciał 15 października. Trawestując powiedzenie znanej pani marszałek, można powiedzieć, że gdyby naród chciał, to by wyposażył większość, taką większość, która pozwoliłaby odrzucić weto prezydenta, zmienić konstytucję, a jednak takiego uprawnienia naród nie dał większości parlamentarnej. Wobec tego musi funkcjonować w tym stanie prawnym, który jest, czyli jeżeli zostanie podjęta uchwała, która w ocenie pana, czy ustawa, która w ocenie pana prezydenta będzie sprzeczna z konstytucją, ze prawem, pan prezydent ma prawo zastosować prawa weta. Jeżeli ono nie zostanie odrzucone, no to taka ustawa nie będzie obowiązywać. Zachęcamy większość parlamentarną, niech podejmie prace związane ze zmianami ustawowymi, czy to w zakresie mediów, czy w zakresie Krajowej Rady Sądownictwa, czy w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Można te zmiany robić, tak? Prawo to pozwala, konstytucja pozwala, niech większość parlamentarna będzie odważna i te zmiany ustawowe zacznie wprowadzać, a nie jakieś właśnie zmiany, które ewidentnie w drodze uchwał nie mogą być podejmowane. Co do tego myślę, że prawnicy nie mają wątpliwości. Bardzo dziękujemy.